Dzień dobry wieczór, z tej strony ponownie Starki. Gram oczywiście w Neon Abyss i dzisiaj, jak widzicie, wróciłem do Anny. Głównie dlatego, że już gram na tym hardzie długi czas i sądzę, że to jedno serduszko może mieć decydujące znaczenie, więc biorę postać, którą mam łatwiej. Możecie mnie zwyzywać, możecie mnie nie lubić za to. Wasza sprawa. Ja natomiast nie będę się tym jakoś szczególnie przejmował. I z popcornowymi rzeczami, jak przypominam, wybuchy. I... aha! Upuszczanie monet, kiedy będę ginął. Aha, czyli to nie są ziarna, to są złote zęby. Okej. Okay. Tak widać, granaty nam nie są potrzebne tym razem. Tylko musimy mieć broń, która normalnie strzela. Wow! Albo mi się wydaje, albo to jest... też dosyć potężne, dzięki tym wybuchom. Gorzej tylko, że nie mogę strzelać do niczego, co jest blisko mnie. Bo jeśli będzie zbyt blisko, to będę sam ginął od tego. I... o, super. Już lepsze nie broni. Dobra, w takim tempie to chyba mam szansę, no nie wiem, dożyć następnego pokoju, czy coś. Ale zanim to, to trzeba otworzyć wszystkie sekrety. Liczyć na to, że... co? Aha. Chyba wolę nie ryzykować tego z tym wszystkim. I teraz przy okazji muszę znaleźć coś, co będzie pojedynczym strzałem biło 5 pierdlionów, bo nie jestem w stanie za bardzo myśleć o tym, żeby... aha, czyli E mogę bić w ten sposób, jeśli wolę nie ryzykować, a tutaj... aha, pociski, które są w moim stronę, to mogę odbijać. W sumie już to chyba miałem nawet kiedyś. Nie wiem, czy nawet nie ostatnio. Więc trochę brawo dla mnie, że co, że tak lamię, że nawet nie pamiętam. Ale okej. Okay. Auch, ta gra będzie... ta rozgrywka będzie jednocześnie bardzo łatwa i jednocześnie bardzo stresująca, ale... tak to jest zazwyczaj. Jak jest ciemną i się próbuje coś grać, a się zdobędzie taki przedmiot jak to coś. W sumie ten popcorn ogólnie. Jakiś pokój jest zamknięty na drzwi arkadowe, że tak to nazwę. Dobra, ze dwa razy mogę spróbować. I uwaga, uwaga. Nie. I drugi raz, więc już nie próbuję. Dobra, nie to nie. To idziemy w drugą stronę. I proszę, mamy czerwony. Chociaż nie wiem, czy będę ryzykował. Nie, raczej nie będę ryzykował czerwonym. Jakie by to nie było, powiem wam szczerze, po prostu nie czuję, żeby czerwone było tego warte. Jeszcze na normalu czy na easy, okej, kiedy tam. Nie jest może dużo łatwiej, ale trochę łatwiej jest, tak czy siak. Ale tutaj... o, dobra, czyli mogę jeszcze teraz te... o, no brawo, co ja żebym znarobił. Rakiety wypuszczać. Szynka, w którym mam pół serduszka i granat. Czyli coś bezużytecznego i w sumie naprawię zadośćuczynienie za tą tarczkę, którą przed chwilą zmarnowałem. Dobra. Nie, naprawdę... powiem wam szczerze, nie czuję tutaj potrzeby żadnych konkretnych spin. Na zasadzie dużo ataków czy coś. Nie, po prostu... natomiast trzeba dać przycisk pojedyncze, pociski wystrzeliwać, być bezpieczniej teraz przez te wybuchy. A wybuchy dodają takich... takiej siły ognia po prostu w moim odczuciu, że nawet nie ma co się przejmować właśnie tym, że strzelając pojedynczymi pociskami będzie ciężko. No proszę. Drugi raz mam dostęp do popcornu i tym razem mam przynajmniej nadzieję, że będę go wykorzystywał mądrzej niż ostatnio. Z tego co pamiętam ostatnio, to skończyło się tym, że laserem się sam zabiłem. Ja. Okej. Okay. No jak mówiłem, na spokojnie, pojedyncze pociski. Tak jakby animucja, tak, amunicja była tu limitowana. Niczym w Enter the Gungeon, czy coś. I na spokojnie w ten sposób powinienem przetrwać próbę tego, jak to się nazywa, próbę wybuchów. Dobra. Mam przy okazji sklepik za kryształy. Nie umieszkam zapłacić i zobaczyć, co my tu... chyba znam tą gitarę. Nie jestem przekonany, ale no ja jestem z tych, co to mówiłem, chcą po prostu testować, więc nie będę tego uruchamiał na razie. Chociaż nie, teraz mogę. Aha. Dobra, sprawdzę co na bossie może.
będzie dobrze się sprawowało, to może zostawię, chociaż z tego co widzę, to nie chce wybuchać. A, dobra, będzie wybuchać jak trafi. Okej, to trzeba być ostrożnym i chyba nie na popcorn. Nie, zdecydowanie. Broń może fajna, ale nie na to, co obecnie mam. Ja. Stracę tutaj dużo życia właśnie przez to, że będę wybuchał sam siebie prawdopodobnie. Bossa, może... Błagam, nie mówcie mi, że przez tą broń w ogóle nie pokonam bossa. Ja. Już się tak cieszyłem i nie. Oczywiście musiałem wziąć broń, która okazuje się nie być najlepsza. Brawo ja. Po prostu nic innego nie jestem w stanie powiedzieć. A szkoda, byłoby tak dobrze. Nie, oczywiście musiałem zepsuć. Dobra. No to idziemy jeszcze raz. Może jakoś się mnie da radę pocieszyć gra. Nieprzydatne, no i fioletowe. Jak na razie niestety chyba nie ma niczego, co by było w stanie mnie pocieszyć za moją olbrzymią lamę. A byłoby tak łatwo, gdybym tylko i wyłącznie został przy mojej podstawowej broni, jak zobaczyłem prosty sposób ataków tej gitary. Ale nie, musiałem być mądrzejszy od wszystkiego i zaryzykować. Nie wiem, jakoś tak ta decyzja po prostu podburzała dosyć mocno moją motywację. Nie, ja wiem, że dam radę czy coś i w ogóle pewnie tak jakieś OP sposoby nagranie znajdę znowu, znając mnie, ale... Rozumiecie, szkoda, że przegapiłem taką okazję, bo to mogło być naprawdę jedno z tych podejść, które są nie do zatrzymania. Okej, mam bossa. Mógłbym nawet teraz na niego pójść, bo nie sądzę, żebym zdobył cokolwiek przydatnego. Ale nie wiem, może zdobyć jakąś nową broń. Przez nową broń nie mam na myśli oczywiście broni, powiedzmy, koniecznie jakiejś nowej, której nie znam czy coś, tylko coś po prostu lepszego niż to, co mam. Może być nawet już powtórka czegoś, co znam i czym będzie mi się dobrze walczyło. Ale w sumie ta gitarka byłaby fajna, gdyby nie te wybuchy. Pociski te raczej by biły z gitary wszystko. No a ja bym nie musiał ginąć przez wybuchy. Tak, ale oczywiście. W tym połączeniu musiałem to zabić. Tym razem jak na złość nie mam nigdzie bomby. Kryształów też pewnie nie mam, żeby otworzyć. Wiem, że tutaj życie w zamian za tą skrzynię, ale... No, opłaciło się, bo dostałem za to granata. I dobra... Gdybym miał jeszcze jednego, to bym tutaj mógł spokojnie otworzyć sobie sklepa i wszystko w sumie co jest. W takiej konfiguracji obecnie to nic nie zrobię. Okej. Im więcej mam serc, tym więcej pocisków. To byłoby super z wybuchami. Dobra. Jednak znalazłem coś wartego uwagi. Dobrze, to jeszcze zanim do bossa w sumie się cofnę, chcę zobaczyć co, jak, gdzie. I chyba za każde serce dosłownie jest jeden pocisk, z tego co widzę. Jednocześnie sugeruję, że muszę zbierać wszystko, co daje mi życie. Nie wiem, czy mi się to uda, czy nie. I swoją drogą, jak jeszcze przy tym jestem, przypomniałem sobie, że nie wyciszyłem telefonu, a to jest zło. Powinien dostać, że mi telefon ma, powiedzmy, strasznie głośny dzwonek, co jest jedną wadą, to drugie jest to fragment pewnego otworu, który jest, bądź co bądź, no mocno nielubiany przez YouTube, przez to, że ma nałożone prawa autorskie, jak większość utworów. Przez co, no, jeśli YouTube to usłyszał, to pewnie mógłbym się pożegnać z tym odcinkiem, albo miałbym jakieś spore problemy czy coś. Więc lepiej wyciszyć zawczasu. I oczywiście niczego nie ma. No to idziemy na bossa. Okej, Bóg pluszaków. Wiecie co, ostatnio narzekam, że nie ma nowych bossów, ale powiem szczerze, nie kojarzę tego akurat jednego. Naprawdę, chyba trafiłem w końcu na jednego z tych, których jeszcze nie widziałem. Ojej, kurwa.
dwa razy dostałem, ale wydawał mi się znośny. Co my tu mamy? Okej. Moneta pustki. Jest dziura w świecie, w twojej duszy, obrażenia broni i częstość strzelania. Nie wiem, czy się mocno zwiększyła, czy tylko trochę, czy się w ogóle zwiększyła. Trudno mi ocenić, prawdopodobnie nawet sporo. O, właśnie przy okazji jeszcze przy tym jesteśmy. To jest chyba sala walk, to nie wiem czemu jej wcześniej nie zwiedziłem, przydałoby się. A. Za dwie bomby. No jasne. No to tyle. Nie zwiedziłem sklepu, nie zwiedziłem sali walk. Oby następne piętro okazało się lepsze. W sumie mam 10 minut, ale jestem dopiero na drugim poziomie przez to, co tam się stało. Co się mówi, że ten odcinek może być bardzo długi. Ale no. Pewnie będzie prędzej podzielony na części, o ile w ogóle będzie coś wartego uwagi, żeby wam to przedstawić, bo jednak. Okej, najpierw aktywuj to. Dobra, spokojnie, zaraz będzie fioletowa. O ile już nie ma? Nie, jeszcze nie ma. Tylko jeden pokój przejść na luzie bez dostawania dużych obrażeń i będzie dobrze. Dobra, mamy fioletowe i oczywiście puste jajko. O, fajnie. I przy okazji otwieranie wszystkiego za darmo. Jeśli znajdę jakieś fajne wejście, w sumie. Chciałem w sumie jakieś fajne właśnie wejście tutaj dla przykładu, to będę mógł otworzyć wszystko. I teraz, co my tu mamy? Magiczna fasolka albo Virtual Assistant? Oj, szczerze wam powiem, nie wiem. Tym razem nawet pozwólcie, że sprawdzę moje notatki. Mam prawdopodobnie zapisane, czy podniosłem którykolwiek z tych przedmiotów i będzie w ten sposób łatwiej po prostu mi zdecydować, co brać, czego nie brać. W sumie mógłbym równie dobrze na razie zrobić cięcie, bo nie wiem, ile mi zajmie właśnie szukanie moich notatek. Tak, chyba tak będzie lepiej. Dobra, znalazłem, a więc asystenta miałem. To po prostu się nie mylę, podkreślam. Zgodnie z moimi notatkami działa na zasadzie, że ta tarczka dostaje osłonę jakąś na jakiś czas. Tego natomiast nie znam, więc wezmę to. Okej. Warto było z tego, co widzę. Fajne włoski, jeszcze mam większy zasięg. Dobra. No to lecimy. Lecimy do kolejnego pomieszczenia. I zobaczymy, jak mi pójdzie. O, snowboy. Dobra. Znowu, jeśli bym miał bombę jedną, to mógłbym otworzyć kolejną skrzynkę. Gra jest brutalna jak zwykle, nie daje mi tego, co jest najbardziej potrzebne. Okej. Jeszcze jestem traktowany jakbym miał 4 serca chyba. No, dobra. Istnieje jeszcze prawdopodobieństwo, że dajmy na to się okaże się, iż to nie jest na zasadzie im więcej serc masz w kontekście aktywnie, tylko ile masz pojemników na serca, że tak to nazwę. Trochę Isaacowo. Ale dobra, nie mi to teraz na razie oceniać, sprawdzać. A właśnie przy okazji, co ja się zastanawiam, przecież mam nieskończony klucz. A dobra, dawaj. Aha. Co? Aha, im więcej monet posiadam, tym więcej obrażeń moja broń robi. Dobra. Widzę, że znowu przechodzimy w tryb nie wydawać. Nie wiem, wiecie, podkreślam dalej, nie wiem w jakiej to jest. W jakiej proporcji. Ale jak już mam coś tego typu, to czemu nie? Zaryzykuję nawet, jeśli to ma być jedno obrażenie, powiedzmy na 100 monet. Oj. No nieźle się zabarykadowało. Bomb oczywiście nie mam. I... Okej, co to jest? Mapa skarbów. Okej. Pokazuję ukryte pokoje na mojej mapie. Czyli tu. Dobra. Nie wiem, co to ma zmienić. Patrzę na to, że bomby nie mam, ale... No. Okej, fajnie. Przynajmniej widzę, gdzie on jest. Chociaż dobra, jeszcze jest sklepik w sumie. A w sklepiku może znajdę to, co mi potrzeba.
czyli no. Jedną, jedyną bombę. Trochę to się kłóci z tym, co mówiłem o niewydawaniu, ale... Pomyślę jeszcze, jak to będzie później. Póki co mam pełno skrzyni. A właśnie, jeszcze muszę sprawdzić, czy nie było przypadkiem tu gdzieś skrzyni takiej... Nie, nie ma wolno stojącej. Oczywiście, że wszystkie są pozamykane na bombę, bo jakby inaczej. W takim razie na bossa. Bóg ekranów. Miałem go już, to akurat mogę szczerze powiedzieć. Ale chyba tylko raz, czy dwa, więc... Nawet jeśli już, to... Oczywiście musiałem dostać. Nie mogło być tak, że pokonam kogoś bossa bez otrzymania obrażeń. Ale easy tak czy siak. I... Kolejny pocisk, dzięki temu, że mam kolejne serce. Dobrze. Bardzo nawet dobrze. To jest tak. Nie, nie będę tutaj ryzykował. Co prawda wydałem już wszystkie swoje kryształy na to, żeby wejść do sklepu, ale nie. Złota nie będę wydawał, mówiłem. Wolę jednak po prostu w ten sposób być wierny przedmiotom, które dostaję, bardziej niż ryzykować po może coś lepszego. Oczywiście, jeśli mi się uda, chciałbym przejść znowu na fioletowe. Powiem wam szczerze, po prostu jakoś czuję, że fiolet jest lepszy od czerwieni. Nie wiem, czy to jest kwestia, powiedzmy, tego, że za czerwień trzeba płacić sercami, które teraz tym bardziej nie współgrają z tym, co chcę osiągnąć, czy co? Dobra, mam pokój skarbów, oczywiście klucza nie mamy. Widzę też sekretny pokój. Dobra, jest pół serca, przynajmniej tyle. I bomby nie ma. A szkoda, by się przydała się. Okej, okay. Jest jeden kryształ, czyli mogę już się na fiolet przerzucić chyba. Prawdopodobnie. I dalej, gdybym miał jedną bombę, mógłbym zrobić wszystko milion razy lepiej, ale nie, po co mają mi dać bombę? Albo klucz. Dobra. Masz kryształa. Czy to tylko zmniejszyło mi czerwone? Ale tak czy siak muszę, powiem szczerze, to zmniejszyć, bo czy chce, czy nie, po prostu nie aktywuję go. Nawet jeśli bym dostał pokój, to mówię wprost wam, ja bym po prostu tego nie aktywował. Zostawiłbym to na stadnie, niech sobie będzie pokój, ale nie mogę marnować serc. Bo każde serce to jest jeden pocisk, który... Bądź co bądź w ostatecznym rozliczeniu bitwy z bossami może zadecydować w sumie o tym, czy... przeżyję, czy zginę. Aha. Tarczka i moneta. Mam w sumie monetę. I dalej nie pójdę. Oczywiście na dwie kłódki. Gra bądź jest miła, ale jednocześnie pokazuje mi wprost, że nie ma tak lekko, nigdzie nie pójdziesz, niczego nie dostaniesz. Więc mówiąc, dopóki nie zdobędę bomby bądź klucza, to nic nie zrobię. Będę musiał przejść obok tego piętra bez nawet pokoju skarbów. Tak, Johnny, Buki Doli. To akurat się nie zmieniło, standardowo stary koleżka. Musiałem dostać, bo jakby inaczej. Oczywiście dostanę pełno obrażeń pewnie, znając mnie. Będę nieostrożny i w ogóle. Ale mimo to, lada moment go pokonam. Owocowy na patyku. Jeszcze jedno serduszko. Nie, dobrze, że znalazłem tą broń, już wiem, że po prostu chcę się będę widział coś, co wygląda podobnie do tego, jak to się nazywa. Nie otacza płomieni w moim odczuciu, co warto tam iść. A, to jest sekret, to dobra. Ja tak właśnie myślałem, czemu tam mnie nie było, no. Oczywiste. No to kolejne piętro. I tutaj mówię, że można uniknąć każdych ataków każdego bossa. To trzeba być spokojnym. Ale ja powiem szczerze, z moim refleksem, z moim zmysłem lamy, że tak to nazwę, nie ma szans, chociaż bardziej ze zmysłem lamy, to raczej moim refleksem, moim... powiedzmy, brakiem skupienia. Serio, ja wskoczyłem właśnie w ten pocisk kilkukrotnie.
Też tam mniejsza. Prawdopodobnie to zrobiłem i w sumie nawet nie wiem, po co się o to pytam, ale... Okej. Okay. Czyli jednak to pół serduszka jest traktowany chyba jako... Nie, nie wiem. Dobra, czyli pół serduszka jest traktowany... Czyli nieważne, pół serduszka czy całe, po prostu póki to masz, to... Masz plus jeden do pocisków. Okej, okay, kiepsko. W takim wypadku, jeśli będę na połówce, to w sumie będę miał tylko jeden pocisk. Ale będę na jednym... Nie, zdecydowanie muszę odzyskać HP. Okej, okay, są już cztery. Więc tak jak mówiłem, pół serduszka wystarczy. Dobra, i starczka, ona niestety nie wpływa w żaden sposób na to, ale jest. Serio? Zaatakowałaś to zamiast dać ten kryształ? Nie, ja tej gry czasem nie rozumiem. Ale spokojnie. Może kiedyś będzie taki moment, że w końcu pojmę wszelkie machinacje i inne rzeczy, które rządzą tym wszystkim. Nie będę ukrywał, mnie już trochę tak delikatnie mówiąc wkurza, jak widzę tyle tych skrzynków i innych rzeczy, a oczywiście niczego nie mogę otworzyć, bo ani bomb, ani kluczy w tej grze nie ma. Sądząc po tym, jak to wygląda, to powinien powiedzieć, że nie ma i nie będzie. Jeśli będzie jakiś klucz, to będzie schowany za bombą. Jak będzie bomba, to będzie schowana za kluczem. No właśnie. I to będzie idealnie podsumowało całą rozgrywkę. Ej, niestety. Powiem wam szczerze, pomału zaczyna mi się wydawać, że po prostu hard się właśnie opiera na tym, że jest mniej tych wypadajek. Oj, dziękuję, gro. Kolejny pocisk powrócił. Gorzej tylko, że dalej nie zmienia to mojej kiepskiej sytuacji pod żadnym pozorem. Pod żadnym względem. Jedyne, co możemy teraz tak naprawdę pomóc, poza zostaniem monstrualnych ilości kluczy i bomb, to prawdopodobnie dostanie monstrualnej ilości kasy, żeby po prostu zwiększyć tak bardzo obrażenia, że nie będę się już przejmował tym, że nie mam żadnych nowości. Dobra. I kolejny pocisk. Teraz będzie już dobrze, przynajmniej mam taką nadzieję. Dobra, na spokojnie. Dasz radę, gwiazdny kluczu. W sumie 91 monet. Nie jest aż tak dużo, ale mam nadzieję, że to zwiększyło mi chociaż ten jeden, góra dwa punkty obrażenia. Oczywiście. Znowu niedostępny z tej pozycji. Poza tym, co ja tu widzę? Sklep i pokój skarbów. Nie ma, do sklepu akurat wejdę. Nie chcę tego robić, ale muszę. Tyle, ile ja miałem te pokoje skarbów, to po prostu ten jeden muszę otworzyć. Po prostu aż szkoda by było przejść kolejne piętro bez żadnego przedmiotu. Ja dobrze mówiłem, jak to działa. I szczerze, gdybym wcześniej wiedział, że to ma być tutaj, to bym nawet nie skorzystał. Ale no niestety już zrobiłem swoje. Okej, okay. God of Pills. I albo się wydaje, albo to jest jakaś inna wersja tego kogoś. Bo tyle, ile ja już z nim walczyłem, to jestem pewien, że on działał inaczej. Inaczej wyglądał. Nie, może to jest jakaś jego ulepszona wersja czy coś. Czy nawet bardziej niż ulepszona, to po prostu późniejsza. W zasadzie spotyka się go później, ale w sumie działa tak samo. I znowu kolejne serduszka. No cóż, dodatkowy pocisk nigdy nikogo w sumie nie zabił, chociaż dobra, to jest głupie, przecież te pociski zabijają moich przeciwników. Ale dobra, mnie nie zabił, mój pocisk, jeszcze. Dobra, jak wybuchał, to w sumie tak, ale no. Rozumiecie chyba, co mi chodzi, co mniejsza o to. Mhm, oczywiście. Super. Ale nie dam. Nie dam nawet pół serduszka za to, żeby wejść do tego pokoju, mówiłem już. Jedne co to możesz tam przytapam, żeby to było na zasadzie już uaktualnione. Ale nie. Nie. Nic to nie dam, muszę po prostu tam wejść, więc przepadło i tyle. A
zanim do bossa oczywiście, co chcę zajrzeć do innych pomieszczeń, może jakieś akcesoria magicznym trafem dostanę czy coś. Oczywiście już, dwa serca straciłem, żeby mieć o dwa pociski mniej przeciwko bossowi. Czyli wy też widzicie bombę. Wow. Jeszcze do tego skrzynka, którą mogę otworzyć od tak po prostu. A w środku kryształ. Nagle po prostu jakby gra się nade mną magicznym trafem zlitowała. Tylko że tak, nie wiem co z tym zrobić. Musimy po prostu znaleźć coś, co wymaga jednej bomby i gwarantuje mi zdobycie klucza najlepiej, czy coś w tym stylu. Kolejna bomba, okej. No patrzcie. Teraz nagle mam tyle bomb, ile chcę. Już dobra, wiem co to oznacza. Nie jestem już taki głupi, oznacza to tylko tyle, że teraz wszystko będzie chronione za kluczem. Ale przynajmniej mam bomby. Do sklepnego pokoju czy coś będę mógł wejść i się cieszyć tym, że w sumie jestem w sekretnym pokoju, który jest. Albo teraz jakoś tak machinacjami w dół, albo nie wiem jak. Dobra, i co my tu mamy? Jajko. Dawno nie miałem żadnych jajków, przynajmniej tyle. Więc dobra, może nawet nie będę już się tak użalał nad sobą. Po chwila spokoju. Oczywiście musiał we mnie wejść, potem wybuchnąć. To jest znowu. Bym miał jak najpierw to otworzyć, a potem tą bombę wybuchnąć, to bym jeszcze skorzystał, ale tak to niestety. Kamienna skrzynia będzie poza moim zasięgiem, tak czy siak, więc... No nie, dzięki. Prawdopodobnie szykuje się moja śmierć przy okazji, bo już tak... Trzy serca. Chyba 3,5, czyli 4. Moja broń pomału traci swoją moc, czy no nie tyle co pomału co. Bardzo szybko. Muszę po prostu jakoś znaleźć sposób na uzdrowienie się całkowicie. Okej, sekretny pokój jest w innym miejscu. Jak się tam do... A dobra, już wiem jak się tam dostać. Nie powinno to być problemem. I nie jednak najpierw właśnie się zajmiemy tym wszystkim. Dwie skrzynki w zamian za bombę. I jeszcze mamy klucz. Okej. I kolejny. Nie. Nie wiem co się stało, ale ta gra chyba wysłuchała moje narzekanie i znowu zaczęła być miło. Dobra. W takim wypadku w sumie, jak mam dwa klucze, to zostawię prawdopodobnie na pokój skarbów. Coś czuję, że może w końcu trafię na coś przydatnego, fajnego i w ogóle, o Jezus. I znowu, 2,5 serca. Okej, 1,5. A, to już teraz tacy pocałun chyba za każde otrzymane obrażenia. Tak. Tak więc to tyle. Znowu zginąłem przez swoją głupotę. Czy coś. I dobra, warto zapamiętać ten seed. Oczywiście sobie może kiedyś go spiszę i zagram na nim jeszcze raz czy coś. Ale najpierw oczywiście mamy ich 7. Więc można coś odblokować. Tutaj w sumie mam jakieś do testu rzeczy, nie wiem co to jest. Więc biorę. Co by to nie było, to przetestujemy w następnym podejściu. Gdybym tylko jeszcze mógł sprawdzić jak to działa. Ale dobra, mniejsze z tym. Tym razem krócej. No i dziękuję wam za kolejny. No w sumie dziękuję wam za uwagę. To był kolejny odcinek, w którym pokazałem jak bardzo nie umiem grać w Neon Abyss. No i trzymajcie się. Hej, hej.